Cześć, tu Gurtank i wracamy do Half-Life'a dwójeczki. Dziś sobie poniszczymy te stridery, czy to jak ja je nazywam, tripody. Ojojojoj, jak się wygina gnoje. O ja pierdolę. Szybko mnie zajebali. No dobra, no to drużyna zostanie tu. Z jakiego powodu nie mogę zabić tego stridera? Coś robię nie tak z moim RPG. Nogi! Gdzie ta amunicja do RPG? No to super walka. Rozjeżdżają to powstanie, kurwa, jak... No jak czołgi. Muszą mieć jakiś weak point. Cholerny weak point, że... No, że tym RPG mogę coś im zrobić, a nie, że stoi jak ciota i... Widzę, że gnój się zaczął dymić po którymś trafieniu. No na chuj wy tu przyszliście. Lecę bym strzelił. Gdzie jest ammo do tego? Nie, tu mi się zapisało. Nie. No to jest już bez szans. Ta drużyna poszła w pizdu, bo nie wiem co mam zrobić. Nie wiem jak tak gówna zranić. Naprawdę nie wiem co mam zrobić. Musimy sobie wczytać poprzedni save, bo to kurwa nie dam rady. No czemu mi się zapisuje w tych miejscach, kurwa? Ani amunicji nie mam, ani nic. No gościu stoi mi kurwa zajebie parę sekund. Zdechło jedno, ale kurwa ile to...
Ile to wymagało pocisków, ludzie święci. Jakaś gąbka żywa. Dawaj to RPG. Ten kurwa na hita padł. Jak nic, muszą mieć jakiś weak point. Jak nic. Kurwa. No przecież widzieliście, wtedy walnąłem w gościa ile pocisków i nic mu się kurwa nie stało. No nie, no następny lezie. Ja przecież nawet nie wiem, co, czym mam go zabić. No chodź tu, chodź tu. Myślę, że od spodu trzeba go zajebać. Pod brzusze gnoja. To po prostu gnoje są takie twarde. I trzeba ich od spodu lać, bo jak walimy w ten pancerz górny, to nic im nie robię. Dobra, ktoś w nich strzelał jeszcze, to mi troszeczkę wspomogło. Przejebanie trudne miejsce. Po prostu goście mnie masakrowali i pewnie... O. O kurwa, co mnie tak... Dzięki. Kolejny tripod. Dobra, teraz jak mam amunicję, to sytuacja się troszeczkę ustabilizuje. No mówię, to... Te stworzenia, te maszyny bojowe, to jak żywe stworzenia się zachowują. Zarówno kanonierki, jak te kroczące. To nasz sojusznik. Idziemy do ścierw. Weź sobie karabin lepszy. No. Są zasoby jakieś. Jakieś zapasy, kurwa. Kurde, trudna walka. Trudna walka z tymi... Ej, no co, ja nie chciałem granatu odpalać. Chciałem zmienić sobie na shotgunka bożego, bo on jest dobry na takie spotkania bliskie. Dobra. Shotgunek jednak nie. Niech się zatrzymał, nie chcę marnować pocisku. Dobra, co to za kabel? O, to taka atrakcja pewnie. Uwielbiam tę broń kosmiczną. Jest granatnik. Kurwa, drony jeszcze. Ten tripod. Kurwa, nie trafiłem. Granatem tego ścierwa nie zabiję, bo granat nie odpali się przy nim.
Potrzebujemy pocisku. Kurwa. Co tu? Oślepił mnie dron. Dobra, idziemy na górę, wyżej, wyżej. Apteczki się przydadzą, nie pogardzę nimi, ale... Ale to nie apteczek szukam, tylko... pocisku do naszej wyrzutni. Jest jeden granatnik do... Jeden granat do granatnika. Wyżej, wyżej, wyżej muszę iść. Tego skurwysyna strzelić muszę. What the? Oślepiło mnie. Gdzie on jest? Chodź tu. Super, udało się. Dobra, tu jest przejście na górę, na suwę. Słyszę drona. Rozbieg dobry. Zły skok. No, rozumiem, że chcesz mi pomóc, ale teraz to mi nie pomożesz. Dobrze, nie zapomnę. Zamiast skakać, przejdziemy tędy. No. Super. Szkoda, że więcej amunicji nie można nosić do tych. Skrytka. This close to the Citadel, they've turned the streets over to Striders. I think we can push them back if we can just get to high ground. We're almost to the Citadel wall, Doc. I don't know how the hell we're gonna breach it, but you've made it this far. I'm sure you'll think of something. We have to get to the horse! Musi tu być jakaś droga. Papa, szmato. No niestety drużyna znowu się posypała. Marny ze mnie dowódca. Biedaki będą ginąć jak... Baltik. Dobra, spoko. Amunicja. No, tego się spodziewałem.
Mam jakieś kurwa. Nie no, granaty to do pizdy są. Zrobiłem zdech. Zdechłem, ale przynajmniej wiem teraz, że drugi tryb tej broni mu krzywdę robi. O nie, to jest jeszcze zanim... Ta wielka kurwa. O. Będzie na to, że więcej amunicji straciłem. Dobra, wy się schowajcie, bo umrzecie na pewno. Nie, nie, nie wyłaźcie, bo umrzecie, ludzie. Chować się. Wyłazić z drzwi. Won. Ja pan pójdę. Pierdalam, kurwa, nie ma jak walczyć z nim. Kurwa, pułapka. Dzięki. O. Wielkie dzięki, tylko trochę słabo się z tym czuję, że nie rozwaliłem tego. Jeszcze jeden gdzieś się kryje. No teraz to się czuję, jakbym walczył z przeważającymi siłami wroga, a nie z melepetami. Ale to ma sens, bo dochodzimy do ich gniazda powoli. Cytadeli.
O ty gnoju, kurwa, napierdala we mnie. Ma to. Kurzliwa. Cieszę się z tego bardzo, że idziesz ze mną, czy to wiesz, chłopie. Długo nie pożyjesz. Muszę tego tripoda rozpierdolić. Domyślam się, że muszę iść tam, skąd te gnomy wyłaziły. O. Kurwa, walki miejskie, i to ciężkie walki. Muszę tego trójnogiego szmaciarza zajebać szybko. Gdzie ta kurwa? Ty co tu robiłeś? A, przylaz sobie. No, i teraz masz przejebane. What the fuck? Kurwa, tak mnie napierdala, że celować nie mogę. Teraz będzie po mnie. Chować się muszę. Chodźcie tu. Chodźcie tutaj i mnie dajcie hapeki, kurwa. Dzięki. Ja już wiem, gdzie są hapeki. Z drogi, przepraszam. Tu są hapeki. Dobra, jeden zdjęty, to ten szmata to by mi w plecy strzelała, trzeba nim się zająć. Te ścierwa są odporne. Widzę tam jeszcze gnoja. To skuszy mojej wiernej go zajebie. Pięknie. Z tych dalekich strzałów jest satysfakcja, powiem wam. A to mój, Boże, miałem strzelać. Wszystko. To co, mam zejść na dół? Chyba tak, wiecie, bo tam się nie da przejść na drugą stronę. Chyba mam iść tu. No i pójdziemy na przełaj. Nie. Nie tu. Nie tu, bo myśmy stąd przyszli. Cholera, jasna. Myśmy tędy przeszli, tędy.
Tędy. Już drugi raz tak robię, że kurwa naokoło latam. Tak, tędy byliśmy tu. Idziemy do moich i tam się na górze muszę rozejrzeć, gdzie mam iść, bo nie mam pojęcia. Na pewno się jakaś droga otworzyła, bo tych pajaców zabiłem, ale... Gdzie jest ta droga? To za bardzo nie wiem. No tam jest jeden mój, no to może coś tam mam pójść. Bo niby jak miałbym się do niego dostać, jak to są jakieś... szkielety tylko tych budynków. Nie, stąd przylazłem. Cholera, cytadela jest już tuż, tuż. Więc może mam zawrócić w jej stronę? No nie wiem. No wydawałoby się, że mam iść do tego typa tam. Ale to może być tylko pomocnik. Więc nie wiem. Kurde, te mapy są tak rozbudowane, że nie mam pojęcia, gdzie miałbym się udać, aby dalej posunąć się z fabułą. Wleźliśmy na samą górę. Może mam zejść na dół i tam się coś otworzyło. Tu o, na przykład. Nie. Tam kogoś strzelają. Może mam go zabić i dopiero mi się zaliczy, że otworzy się droga. Pokazuj mi, gdzie on jest. Słyszę go nawet. Nie, to moi walą w budynek. Bo agro złapali na niego. Tam, stamtąd przyszedłem. Może gdzieś po budyneczku mam przejść? Tak. Tak. Po budyneczku mam przejść. Tu. O, jakiś śmieć. Wieście, w ostatniej chwili się ruszył. O. Może chyba lepiej. Nie, no on ma jakiś szósty zmysł, ten gościu. Dobra, jest nieżywy. Za to, co... Za to, jak mnie wkurwił, to zginie. Z drogi, trupie. Looking for Alex. He seems to have it set in his head that she's in the Citadel. I figured Alex wouldn't want him getting any deeper in trouble, but hell, you try stopping him. No dobra, zawsze to dobrze wiedzieć, że on przetrwał w ogóle. Hey, dog! Not there! You can't get through that way! Well, I'll be damned. I think he wants you to go through, Gordon. You'd better hurry. And if you see Dr. Breen, tell him I said... Dobrze, dostaliśmy się do środka Cytadeli. Kurde, ale powiem wam, że walka była zajebista. Zajebiście mi się podoba taka akcja. Ale w tym miejscu musimy zakończyć ten odcinek, bo... Jak wiecie, YouTube nie lubi długich odcinków. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli wam się spodoba, zostawcie lajka, może suba. Do usłyszenia. No i cześć.